prawie do miejsca mocy lecimy, żeby nie było. Poczekamy chwilę. Tak, bo za daleko są. A my zmierzamy ciągle w kierunku miejsca mocy. Nie, spokojnie. Spokojnie. Młoda byłaby najlepszym operatorem ever. Tak. Chciałam powiedzieć, bo ja to bym tak stała. Dalej, dalej. Dalej, dalej. Nie, spokojnie. Nie, nie tutaj na pewno. Ciekawe, co to nie mogło być, nie? Swoją drogą. No, tutaj. Miejsca mocy to obszary o pozytywnym promieniowaniu, to znaczy występuje w nich taka forma subtelnej wibracji, która jest najzdrowsza dla człowieka. Dzięki niej w miejscach tych znacznie lepiej czujemy się, szybciej wypoczywamy, łatwiej regenerują się nasze siły witalne, uaktywnia się intuicja. Położone tutaj miejsce mocy jest szczególnie zagadkowe i interesujące. Jest ono porośnięte wieloma przedziwnie uformowanymi, często wielopniowymi i pozrastanymi dębami, sosnami i świerkami. Występuje tu również wyjątkowe nagromadzenie głogów i dzikich grusz. Według niektórych badaczy jest to dowód na to, że funkcjonowało tu okresowo obozowisko pasterzy wypasających w XIX wieku bydło w lesie. Osoby wrażliwe, ustawiwszy się w odpowiednim punkcie, mogą odczuwać całą gamę subtelnych wibracji. Ciekawe, czy napisane, gdzie ten punkt jest. Znaczy tak wyczaję, więc wam powiem, ale... Położone w pobliżu uroczysko nosiło kiedyś nazwę Czartowe Błota. A tak wielkiego nagromadzenia przedziwnie uformowanych drzew, jakby rozsadzanych energią płynącą z głębi ziemi, nie ma nigdzie indziej. I tak już to wygląda. Zaraz zobaczymy, gdzie ten punkt może być. Kamiory są. Kamiory zawsze muszą być. Co to jest? Ktoś zapindolił podkowę. Mm-hmm. Został tylko kawałek. Tak. No dobrze, niech oczyszczają. Thank you.
Czuje pani wróżko najedzona? Po tym jedzeniu, po tych dwóch wielkich, ogromniastych kartaczach, czuję się absolutnie okrągła. Jeszcze zupka była. I teraz dostałam tylko informację, że jedziemy, uwaga, na Białowieską do Biedronki. Ciekawe, czy moje normalnie GPS-y zadziałają i trafią. Ja będę twoim GPS-em, skręcamy na prawo! Już? Już. Pojechałabym dalej. Jak zwykle. Albo i na lewo. Hej, ale bym dojechała, bo bym tylko od tamtej strony dojechała. No oczywiście, że tak, zawsze no, dojeżdżasz. Widzę, że po tamto lewo. Zawsze po tamto dojeżdżam. A z czym był ten barszczyk czerwony? Barszczyk czerwony był z kołdunami, czyli coś w cieście... Z baraniną. Z baraniny. O chrust, tutaj też pełno dobre ludzi. Było. Ja pierdzielę. Pełno, bo przecież jeden dzień wolnego. A my tu tylko po napój. Nie, i po ziemniaki. Po ziemniaki i po ogórki. Bo jutro ma być co? Ziemniaki w skórkach Nigeria. Tak. I szczawiówka. Standard. I szczawiówka. Której ty nigdy nie jadłeś. Jakim cudem? Czy w Łodzi nie ma zupy szczawiowej? Ej, pewnie jest. Oto proszę Podlaska Biedronka. Niczym się nie odróżniająca od Biedronek łódzkich, czy tam łaskich. Powinna stać w, nie wiem, w środku lasu, czy co? Bez żubra jest. A, że bez żubra, no. Biedronka. Biedronka nam się robi. Dobra. Albo Biedronka wyłączaj na żubrze. Wyłączaj. To... Nie, wyłączaj tu się. No to wyłączam. Wyłączaj tą kamerę. Nie wyłączaj. No.